Otworzyć. Abrelo, por favor. Otworzyć. Dobrze. Bueno, y si no fuese actor? Jeśli nie aktor, to kto? La persona que ktoś, kto zastąpił ślepaki ostrymi nabojami. ¿Y quién puede ser kto taki? Eso, mi querida dama, tego próbujemy się dowiedzieć. Ale co ja mam z tym pero wspólnego? Zaraz pani wyjaśnię. To jakaś pomyłka. Zresztą po co to śledztwo, skoro Mariciuj żyje? Skąd wiesz? Podobno o niczym nie wiedziałaś. Skąd wiesz, że Mariciuj nie zginęła? Odpowiedz. Czemu stałeś się taki podejrzliwy? Odpowiedź jest prosta. Więc czemu jej nie udzielasz? Powiedzieliście, że Mariciuj została ranna, a nie, że zginęła. Czyżby zmarła? Nie. Ale oślepła. Teraz otworzyć oko szeroko. Widzi coś pani? Nie, doktorze. A teraz? Nic. Oślepła? Mariciuj nie widzi? Może powie nam pani, jaki miała udział w tym, co spotkało Marię de Jesús? Co pani każe? Musisz mi pomóc. Oczywiście. Czym mogę służyć? Muszę się spakować. Dlaczego? Wyprowadzam się. Coś się stało? Może pani Onelia? To nie z jej powodu. Po prostu nie jestem tu już potrzebna. Podjęłam decyzję. Nadal nic pani nie widzi? Nic. A teraz? Nic. Sugeruje pan, że mam coś wspólnego z tym incydentem? Szczerze mówiąc, tak. Jak możecie mnie oskarżać, nie mając dowodów? Nie oskarżam pani. To podejrzenia. Nieuzasadnione. Najgorsze, że ty... Powiedz prawdę. Tak będzie lepiej. Co pan o tym sądzi, doktorze? Najpierw proszę powiedzieć, czemu nie chciał pan, bym się do pana zwracał w czasie badania? Nie chciałem, żeby Mariciuj wiedziała, że tu jestem. Była moją żoną. Teraz pojawił się ktoś inny. Nie musi wiedzieć, że zajmuję się tą sprawą. Uszanuję pańskie życzenia. Czekam na odpowiedź. Co z Mariciuj? Powiedziałam nie. Co też wam przyszło do głowy? Nie mogę uwierzyć, że dałeś się w to wciągnąć, tato. Nic mnie nie wciągnięto. Wydałeś mnie. Uważaj, co mówisz. To może cię obciążyć. Powiedziałeś im, gdzie mnie znaleźć. Trzeba było cię przesłuchać. Choć jestem niewinna? Oni to stwierdzą. Nie mogę w to uwierzyć. Jak mogłeś we mnie zwątpić? Ty, który powinieneś mnie bronić, ponieważ jesteś moim ojcem. Bardzo bym chciał nadal uważać cię za córkę. Powiedz więc temu panu, iż nie mam nic wspólnego z tą sprawą. Niech mi pozwoli stąd wyjść.
que me deje salir inmediatamente de acá. No puede irse. Nie może pani wyjść, zanim nie odpowie na moje pytania. Ja wiem, że jestem niewinna. Udowodnij to. Nie mam nic wspólnego z tą sprawą. Kompletamente ajena. Skoro tak, to może mi pani wyjaśni, co robiła w rekwizytorni. María de Jesús en el departamento de utilería del teatro principal. Po co tam pani poszła? Proszę odpowiedzieć. Skłaniam się ku tezie, że ślepotę spowodował stan zapalny. Więc to uleczalne? Owszem, jeśli to ta przyczyna. Nerw wzrokowy raczej nie jest uszkodzony, a tymczasową ślepotę spowodował obrzęk. To ślepota korowa. Tak jest. Kiedy nabierze pan pewności? Muszę zapoznać się z wynikami badań. Oby to było to. Wtedy może odzyskać wzrok po ustąpieniu obrzęku. To tylko hipoteza. Proszę mnie powiadomić, gdy będzie pan już wiedział. Po co poszła pani do teatru? Szukałam kogoś. Kogo? Amadora Roblesa, reżysera. Przyjaźnimy się. Ale asystentka pana Roblesa powiedziała pani, że go nie ma. Udała pani, że opuszcza pomieszczenie, a kiedy asystentka wyszła, pani wróciła. Można wiedzieć po co? Pomyślałam, że asystentka Amadora chciała mnie spławić. Widziano panią przy stole, na którym leżał feralny rewolwer. Co pani robiła w pobliżu broni, z której raniono Marię de Jesús? Ktoś wyjeżdża, Balbino? Tak. Nie mów, że babcia Onelia. Spokojnie, to nie babcia. Wyjeżdża panienka Blanka. Dlaczego? Znów zostanę bez guwernantki? Nie mogę ci odpowiedzieć. Pamiętaj, że ja tylko wykonuję polecenia. Kto panu to powiedział? To nieprawda. Oczywiście, że prawda. Skąd ta pewność? Widziały panią dwie osoby. Kto? Asystentka pana Roblesa i aktor pan Cabrel. To kłamstwo. Ich zeznania się pokrywają. Pan Cabrer też widział panią przy stole z rewolwerem. Nieprawda. On kłamie. Asystentka pana Roblesa to potwierdza. Zapytała ją pani, czy tamte przedmioty będą użyte na próbie. Nieprawda. Świadkowie twierdzą, że zadała pani to pytanie i że interesowała się rewolwerem. To kłamstwo. Nie zaprzeczaj. Powiedz prawdę. Co tam robiłaś? Po co wróciłaś? By podmienić kulę? To twoja sprawka? Bianca. Słucham, Maito. Czy to prawda, co mówi Balbina? A co mówi? Że opuszczasz nasz dom. To prawda? Tak. Dlaczego? Bo nie jestem już tu potrzebna. Nieprawda. Prawda. Jesteś już dużą dziewczynką i chodzisz do szkoły. Nie potrzebujesz guwernantki. Myślałam, że wyjdziesz za tatę. Nie, Maito. Ale tak mówiliście. Zostaliśmy z tatą dobrymi przyjaciółmi. Więc znów się ożeni z Marichuy? Jakie ma ubranko? Dziś. Już wiem. Żółty sweterek, tak? Właśnie. Jakbyś go widziała. Sama go zrobiłam. Ma inicjały. Wiesz co? Niedługo nie będzie już mógł go włożyć. Dlaczego? Rośnie w oczach. Prawda, pani Cecilio?
Tak. To znaczy, że jest zdrowy. A ja nie zobaczę, jak rośnie. Już nigdy. Odgadnę, jak się zmieniłeś, tylko gdy cię dotknę. Najpierw z niemowlaka zmienisz się w dziecko. Potem w chłopca, w młodzieńca i w mężczyznę. Sam będziesz mi mówił, jakiego koloru jest twoje ubranie i jak wygląda dziewczyna, którą pokochasz. Nie zobaczę, jak będziesz machał mi na dowidzenia, idąc do szkoły. Nie zobaczę twojego uśmiechu ani błysku w oczach. Wszystko.